Witam Was wszystkich serdecznie pokojem Bożym i cieszę się, że możemy na tym miejscu być i wspólnie razem, jako dzieci naszego kochanego Ojca, Boga Wszechmogącego. W tym dniu skupić się na naszych relacjach, skupić się na oddaniu chwały naszemu Ojcu. Jemu niech będą dzięki za to, za tę możliwość, którą nam daje. Brat Zbyszek przeczytał fragment, który napisał apostoł Paweł, i ten fragment to był skierowany do braci mieszkających w Efezie. Ale to, na co chciałem zwrócić uwagę, to fakt, że te słowa mówią o tym, o co Paweł się modli, o co Boga prosi, ale też i na co zwraca uwagę, gdy mówi o modlitwie. Ja nie wierzę w przypadki. I dzisiaj nie ustalałem z zespołem uwielbieniowym pieśni, jakie mają być śpiewane. Ale ta ostatnia pieśń, która była tutaj odśpiewana, doskonale wprowadza w to, o czym chciałbym dzisiaj do Was mówić. Wychowałem się w taki sposób, że modlitwa dla mnie to było wypowiadanie słów przez kogoś ułożonych. I wydaje się, że jeżeli ja już naprawdę nie umiem i nie potrafię wyrazić tego, co w moim sercu jest, gdy staję przed Bogiem, to taka forma jest dobra. Ona pomaga. Ale możemy dojść do takiej sytuacji, jak w pewnej opowieści. Pewien człowiek codziennie jeździł do miasta, by sprzedawać to, co swoimi rękoma wytworzył. I miał jedno przyzwyczajenie, miał jeden nawyk, dobry nawyk, że codziennie, gdy wsiadał na wóz, a koń przyzwyczajony znał drogę i prowadził na miejsce, ten człowiek otwierał swój modlitewnik i się modlił. Codziennie w drodze do miasta i gdy wracał z miasta, otwierał ten modlitewnik i się modlił. Tak jak umiał, tak jak potrafił. I pewnego razu, ku swojemu przerażeniu, gdy już wyruszył z domu, zauważył, że nie ma modlitewnika. Pragnął się modlić, ale nie wiedział jak. I wpadł, według niego, na wspaniały sposób. I zwrócił się do Boga, mówiąc tak: Panie Boże, ja w tej chwili wyrecytuję 10 razy cały alfabet, a Ty z tych słów ułóż modlitwę, jaka będzie Ci się podobała. I z jednej strony można było powiedzieć, jaka wiara, a z drugiej strony, jak tragiczne przywiązanie do formy i jak tragiczna niemoc w wyrażeniu tego, co w jego sercu było. Ja w swoim życiu uczyłem się modlitwy. Uczyłem się tego, jak mam stawać przed Bogiem i do Niego się zwracać.
z Nim rozmawiać. Jak przed Nim się otwierać. Nie było mi łatwo. Miałem wielkie opory, gdy modlić się na głos. Miałem wielkie opory w tym, by wtedy, kiedy wypowiadam słowa i ktoś może je słyszeć, to się bałem, co sobie pomyśli. To się bałem, czy te słowa, które układam, w ogóle są logiczne i mają sens. Bo nie potrafiłem tego robić. Ale to jest tylko taki wstęp. I ja nie chciałbym w tej chwili skupiać się na formie. I nie chciałbym w tej chwili mówić, co należy i nie należy robić, jak się modlić, a jak nie, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt. Kto z was, którzy tutaj jesteście, może teraz podnieść rękę i powiedzieć, czuję, że modlę się w swoim życiu za mało. Kto z was może teraz podnieść rękę i powiedzieć, czuję, że czasami w tej modlitwie jest za mało mocy. Ona jest tak jakby oklepana i brakuje w niej jakiejś takiej pełni. Ja mogę podnieść rękę i powiedzieć, że czasami tak w moim życiu jest. Jezus, gdy był tutaj na ziemi i mam na myśli tą sytuację, gdy był w ogrodzie Getsemane, wiedział, co go czeka. Wiedział, co będzie musiało się stać. Jak wielkie cierpienie, jak wielkie brzemię będzie musiał nadźwigać na swoich ramionach, zanim wszystko się stanie. I wtedy wziął tych swoich najbliższych, których miał tutaj na ziemi, by wspólnie razem z Nim się modlili. I znacie sytuację, że przemęczenie, stres, w którym oni byli, późna pora, to była noc, spowodowała, że oni mimo chęci zasypiali. Jezus pierwszy raz ich obudził, drugi raz, co trzecim razem zostawił. Ale gdy zbliżali się ci, którzy mieli go pojmać, powiedział takie słowa: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I Jezus tu zwrócił uwagę na to, jak ważna i istotna w naszym życiu człowieka wierzącego jest modlitwa. Bo my mamy wiele deklaracji, ale nie zawsze starcza nam sił i wytrwania w tych podjętych i powziętych deklaracjach wytrwać. I modlitwa jest tym, co dodaje nam siły, nas wzmacnia. Tak jak śpiewaliśmy, klękamy, modlimy się, a później wstajemy pełni mocy. I o tej mocy modlitwy chciałbym dzisiaj mówić. Chciałbym zwrócić uwagę na to, co Słowo Boże mówi o tym, jakie mamy mieć nastawienie i co czynić, by nasze modlitwy były pełne mocy. By nie wyglądało to tak, że mówimy wiele, zasypujemy Boga słowami,
A później, tak jak pewien przyjaciel, który codziennie dzwonił do swojego, pewien człowiek dzwonił codziennie do swojego przyjaciela. W pewnym momencie do żony mówi, ja już tego naprawdę nie rozumiem. Codziennie dzwonię do tego swojego przyjaciela, a on nic do mnie nie mówi. A żona, to czemu wtedy, kiedy ty skończysz mówić, odkładasz słuchawkę? Nie dajesz mu możliwości powiedzenia czegokolwiek. Sam zasypujesz go słowami, a potem odkładasz słuchawkę. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że bardzo często nasze modlitwy nie są konkretne. One są zbyt ogólne. Wstajemy rano i mówimy, Panie Boże, pobłogosław ten dzisiejszy dzień, pobłogosław te osoby. A zapominamy, że gdybyśmy tak naprawdę w tej chwili popatrzyli z szerszej perspektywy, kraj, w którym mieszkamy, sytuację, którą mamy, że mamy co jeść, mamy co się ubrać i statystycznie rzecz biorąc jesteśmy w 10% najbogatszych ludzi na świecie. Czy już sam ten fakt nie stanowi o tym, że Bóg nam pobłogosławił i ograniczył nam tych ciężarów, z którymi praktycznie 90% ludzi na ziemi się boryka? Że nie wiedzą, czy jutro będą mieli co zjeść? Że nie wiedzą, czy jutro tak naprawdę przeżyją, bo są w stanie kraju, gdzie jest wojna, albo nie mają dachu nad głową? Co więcej, my czasami nie dajemy Bogu w swoich modlitwach możliwości, by działał. Bo te nasze modlitwy uogólniamy. A jeżeli stajemy przed Bogiem, a jeżeli do Boga się zwracamy, to powinniśmy mieć jedno przeświadczenie. Ten, do kogo się modlimy, jest wszechmocny. To jest ten, który wszystko umie, wszystko potrafi. To o tym w Ewangelii Łukasza w 1 rozdziale jest napisane, u Boga nie ma żadnej rzeczy niemożliwej. Tak jak się do Niego zwracasz, to miej świadomość, że jeżeli prosisz, to prosisz kogoś, kto wszystko może, dla którego wszystko jest możliwe i nie jest niczym ograniczony. To my w naszym nastawieniu, to my w naszych prośbach, to my w naszym postrzeganiu rzeczywistości jesteśmy ograniczeni. I takiego ograniczenia w podejściu i zrozumieniu powinniśmy się uczyć. Ja rozumiem. Czasami takie podejście, że ktoś mówi, ale Panie Boże, niech się dzieje Twoja wola. I tak ma być. Mamy się tak modlić, by się działa wola Boża. Ale w tym stwierdzeniu, niech się dzieje Twoja wola, nie myślmy, że to, o co prosimy, to jest zbyt wielkie. Żeby to stwierdzenie nie było dla nas wytłumaczeniem, że my się boimy Boga o coś poprosić w naszym życiu. Żebyśmy się tego nie bali w naszym podejściu. Stajemy przed Najwyższym, przed tym, który stworzył świat i On wszystko może. Także jak się do Niego zwracasz, to powinieneś wiedzieć, że On może. Gdy zwracamy się do Boga w modlitwie, Bóg chce,
byśmy wiedzieli, że w tych naszych modlitwach mamy być wytrwali. To nie jest tak, że my raz coś powiemy i skoro Bóg jest wszechmogący, to On to pamięta i On to zrobi. Ale w tym, jeżeli my raz powiemy, to nie ma tego nastawienia, które widzimy, czy mi na tym zależy, czy nie. Gdyby nie była tak ważna w modlitwie wytrwałość, Jezus, gdy był tutaj na ziemi i mówił o modlitwie, nie dałby przykładu o tej kobiecie i niesprawiedliwym sędzi. Gdzie tak naprawdę ten sędzia, który miał ludzi za nic i Boga się nie bał, bo to on był tutaj władzą, bo to on stanowił prawo, bo to on decydował. I tak naprawdę w jego nastawieniu, kto mógł mu zaszkodzić? Przecież to on ma władzę. Ale ze względu na to, że ta kobieta tak mu uprzykrzała życie, przychodziła codziennie i stale wytrwale prosiła, ten sędzia wreszcie stwierdził, dla świętego spokoju, by wreszcie ona nie zrobiła mi wstydu i nie uderzyła mnie przy ludziach w twarz, ja to zrobię. Ten człowiek dla świętego spokoju powiedział, ja to zrobię. A co powiedział Jezus? Jeżeli wy patrzycie na wasze ludzkie życie i widzicie wasze dzieci, które przychodzą do was, do rodziców i was o coś proszą, ale nie proszą z wyrzutem, nie proszą z przekąsem, od niechcenia, bo tak wypada, ale widzicie w nich to zaangażowanie. Widzicie te oczy, widzicie tą prośbę i widzicie wytrwałość u tego dziecka, to czyje serce się nie zmiękczy? A Jezus mówi, czy tym bardziej wasz Ojciec w niebie nie jest o wiele większy niż wy tutaj na ziemi? I nie da tym, którzy wytrwale proszą to, o co prosicie? Prośmy w modlitwie wytrwale. Ale nawiążę do tego, co już powiedziałem. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale, w 6 wersecie mówi takie słowa. To akurat wam przeczytam. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. W modlitwie, z którą przychodzimy do Boga, gdy stajemy przed tym, który wszystko może, i gdy wytrwale proszę, to ja te swoje modlitwy zanoszę z dziękczynieniem. A czym jest dziękczynienie? Jak nie oddanie chwały i podziękowaniem. Skoro ja proszę tego, który wszystko może, modlę się tak, że wiem, że już to dostałem, jeżeli taka jest wola Boża. Ja mu już dziękuję, bo wiem, że on może mi to dać. Podam wam przykład. Kiedyś już to chyba mówiłem. Pewien człowiek uczył ludzi, jak się modlić, by te modlitwy były pełne mocy. I przeczytał właśnie ten fragment
z listu do Filipian, ten szósty werset czwartego rozdziału. I słuchała to pewna kobieta, która była już zdrowa po trzydziestce i miała w swoim życiu jeden dla niej bardzo ważny problem. Nie mówię, że jedyny. Nie chciała być samotna. Nie chciała swojego życia układać po swojemu, ale chciała w modlitwie prosić Boga o rozwiązanie tej sprawy. Ale pamiętając o tym wersecie, zrobiła jedną rzecz. Przy łóżku w swojej sypialni powiesiła męskie spodnie. I codziennie, wieczorem, gdy kładła się spać, modliła się w taki sposób. Panie Boże, wiem, że jesteś moim ojcem. Wiem, że wszystko możesz. I wiem, że dla mojego życia chcesz jak najlepiej. Bo ja wierzę w te słowa, o których mówisz, że ty współdziałasz ku dobremu we wszystkim z tymi, którzy się ciebie boją. Proszę cię, wypełnij te spodnie mężczyzną, aby nie prowadziła swojego życia samotnie. Po pół roku Bóg wypełnił te spodnie mężczyzną i nie była sama. Zobaczcie nastawienie tej kobiety. Wiedząc, że Bóg może wszystko, modliła się dziękując w swoim nastawieniu, dziękczyniąc i oddając Bogu chwałę. Bo ten, który wszystko może, tak naprawdę, gdy ja do Niego przychodzę, to wiem, że jeżeli jest Jego wola, to już dziękuję za to w tym momencie, kiedy Go o to proszę. Istotną rzeczą, gdy się modlimy, jest jedna bardzo ważna cecha, która powinna charakteryzować człowieka wierzącego. O tym w swoim liście pisze Jakub w pierwszym rozdziale i w szóstym wersecie. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Liście do Hebrajczyków. W 11 rozdziale są takie słowa, które mówią, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On w ogóle istnieje, że On jest. Coś bardzo wspaniałego autor pisze dalej. I nagradza tych, którzy go szukają. Jeżeli uwierzysz, że Bóg jest, jeżeli masz świadomość, że jest wszechmocny, to powinieneś nie mieć żadnych wątpliwości, że jeżeli będziesz szukał Go całym sercem, to On będzie ciebie nagradzał. Będzie dodawał ci siły, byś umiał sprostać wyzwaniom, które w twoim życiu człowieka wierzącego będziesz na pewno miał. Będziesz walczył z Bożym przeciwnikiem, który na tyle, na ile może, będzie chciał doprowadzić do twojej śmierci duchowej. Będzie robił wszystko,
byś słabł duchowo. Będzie robił wszystko, byś modlił się bez mocy. Będzie robił wszystko, byś sam siebie w swoim sercu usprawiedliwiał, że wszystko jest w porządku. W sumie codziennie rano i przed obiadem, jak kładę się spać, no się modlę. Ale to, że w tej modlitwie nie ma mocy i w tym, że ta modlitwa nie dodaje ci mocy i nie posila, nie wzrastasz duchowo. To on już ci nie będzie mówił. Przeciwnik będzie się z tego tylko cieszył. Wspomniałem już, ale powiem jeszcze raz. W Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, w 10 wersecie napisane są takie słowa. To jest fragment modlitwy pańskiej. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Te słowa są bardzo ważne i istotne, bo one mówią o tym, że jeżeli modlisz się do Boga, to jesteś gotowy przyjąć wszystko, co Bóg postawi na twojej drodze. Jesteś gotowy przyjąć i zaakceptować każde Boże rozwiązanie dla twojego życia. Nie będziesz się wymawiał, ale przyjmiesz każde wyzwanie. Na tym polega w modlitwie mówienie: Boże, niech się dzieje Twoja wola. Ja może czegoś nie rozumiem. Coś dla mnie jest w tej chwili nieprzeniknione. Ale nie moja, ale Twoja wola, Boże, niech się w moim życiu dzieje. Przypomina mi się sytuacja z pewną kobietą. I to, co teraz powiem, pokazuje w sposób taki, może trochę prześmiewczy i ironiczny, ale czasami nasze podejście, jak my traktujemy Bożą wolę. Że ta kobieta szła na nabożeństwo, ale w pewnym momencie doszła do rozstajnych dróg. Jedna prowadziła na miejsce zgromadzeń, ale druga prowadziła do koleżanki, z którą lubiła rozmawiać. Niekoniecznie o Bogu. Ale fajnie spędzała sobie czas na różnych pogawędkach. I tak stanęła i się zastanowiła. Dawno jej nie odwiedzałam. Warto by było. Trochę jestem zmęczona, no ale nie. Jednak wybrałam się na nabożeństwo. Nie wiem, co zrobić. Miała laseczkę. I stwierdziła, to jest rozwiązanie. Może ja się pomodlę i rzucę los. I ty zadecyduj. Niech się twoja wola stanie. Pomodliła się, puściła laseczkę, upadła w stronę, trzeba iść na nabożeństwo. Ona podniosła, wyśliznęła mi się. Nie trzymałam tak, jak trzeba, Panie Boże. Za słabo się modliłam, jeszcze raz się pomodlę. Puściła, znowu poleciało, tym razem na środek. Nie ma wskazania. Panie Boże, chcesz mi coś powiedzieć? Trzeci raz to zrobię, ale teraz już na pewno, co będzie, to jest twoja decyzja. Puściła, poleciało na koleżankę. Podnosi z uśmiechem. Panie Boże, dziękuję. Wiedziałam, że to jest rozwiązanie dla mojego życia. I poszła tam, gdzie tak naprawdę chciała. I to było wytłumaczenie dla niej, że to się dzieje wola Boża.
Gdy mówimy, że Boże, niech się dzieje Twoja wola, to polega to na tym, że my nie mamy założeń. Że to nie jest tak, że my coś sobie obmyślamy i stwierdzamy, Panie Boże, masz tak spełnić. Jak tak spełnisz, to jest Twoja wola. A jak tak spełnisz, nie spełnisz, no to zaczynamy mieć wątpliwości. Gdy mówimy, że jesteśmy otwarci na Bożą wolę, to nie tworzymy założeń. Ale dajemy pole do działania i decyzji dla Najwyższego. W modlitwie jest to bardzo ważne i bardzo istotne. Stajemy przed Najwyższym, który wszystko może. Wytrwale Go prosimy. Z dziękczynieniem, wiedząc, że On skoro wszystko może, tak jak Go prosimy, jest to zgodne z wolą Bożą, to już możemy dziękować, bo to już się stało. I prosimy z wiarą i zaangażowaniem. Ale chciałbym zwrócić na jeszcze dwie rzeczy uwagę. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale Jezus mówi takie słowa. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię. I tu są właśnie te słowa, na co chciałbym zwrócić uwagę. Aby Ojciec uwielbiony był, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Modlitwa to jest to, co ma uwielbić naszego Najwyższego. I nie jest ważne, czy będzie to modlitwa dziękczynna, czy modlitwa błagalna, czy modlitwa, w której przepraszamy za to, co zrobiliśmy źle, czy modlitwa wstawiennicza z jakimś innym. W każdej modlitwie powinien być element uwielbienia Najwyższego. Jak popatrzymy na psalmy, jak popatrzymy na to, a wiele tych psalmów jest właśnie taką modlitwą, przede wszystkim Dawida, bo nie tylko Dawid jest autorem psalmów, to zobaczymy, że w praktycznie każdym jest element uwielbienia Najwyższego. Czy to wtedy, kiedy on przechodził przez naprawdę złe, trudne chwile i wydawałoby się, że był na dnie, to jednak nawet tam potrafił uwielbić Boga. Czy wtedy, kiedy Bogu za coś dziękował, też uwielbiał. W naszym czasami ograniczonym spojrzeniu ten element uwielbienia i wywyższenia Boga jest widoczny tylko wtedy, kiedy za coś dziękujemy. Ale wtedy, kiedy, powiedziałbym, nasze serce krwawi, bo nas coś boli, boli fizycznie, boli duchowo, bo walczymy i zmagamy się w modlitwie o czyjeś zdrowie, o czyjeś życie, o pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej. Czasami tak bardzo skupiamy się na tym naszym bólu, na tej walce, że zapominamy, że stajemy przed kim? Przed Najwyższym, który wszystko może, który obiecał. I brakuje tego elementu dziękczynienia, tego elementu wywyższenia, tego elementu oddania chwały, bo przecież ja nie staję przed kolegą.
Przecież ja nie staję przed kumplem. Ja staję praktycznie twarzą w twarz przed Najwyższym, który faktycznie zna moje serce. Faktycznie wie o mnie wszystko. Ale ja jestem dzieckiem, a on ojcem. Ja jestem człowiekiem, ale on jest Bogiem. I gdy o tym mówię, to przechodzę do kolejnego elementu, który jest bardzo ważny i bardzo istotny w tym, o czym mówię. O tym możemy przeczytać w 5 rozdziale listu Jakuba. I w 5 rozdziale werset 16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Jakub, gdy mówi tutaj o modlitwie, i praktycznie mówiąc bardzo często, gdy jest czytany właśnie ten fragment od 13 wersetu, tego 5 rozdziału, to najczęściej skupiamy się na modlitwie za chorymi. To najczęściej, tak jakby zwracamy uwagę na to, że powinniśmy się zebrać, gdy ktoś choruje, wytrwale, usilnie się modlić, bo modlitwa, która płynie z wiary, może nie tylko uzdrowić, ale także i odpuścić grzechy. I nie czynimy to my, bo uzdrawia i odpuszcza grzechy Bóg. Ale chodzi o to, że my modląc się, prosimy Boga, by w taki sposób zadziałał. I Jakub, gdy zwracał tu uwagę na moc modlitwy, podał przykład Eliasza, który przez swoją modlitwę uprosił Boga, by na 3 lata i 6 miesięcy nie spuszczał deszczu na Palestynę. A po tym czasie znowu się modlił i Bóg go wysłuchał i deszcz spadł. Oznak mocy modlitwy. Ale ja chciałbym tu zwrócić uwagę na coś. Na coś, co jest bardzo ważne i istotne. Oto, by w modlitwie podchodzić z właściwą postawą serca przed Bogiem i do ludzi. Właściwa postawa serca to jest postawa nie nacechowana egoizmem i nastawieniem na siebie, ale postawa pełnego oddania Bogu i pełnego oddania drugim ludziom. Gdzie nie moje ja, ale inne jest postawione wyżej. Rozumiecie, co mówię? Na co chcę zwrócić uwagę? To są te słowa, o których Jezus mówił. Jeżeli ktokolwiek z was chce być naprawdę doskonałym, jeżeli ktokolwiek z was dąży do pełni doskonałości tutaj na ziemi, to niech przestanie myśleć o sobie i ja, ale niech się stanie sługą innych. To jest to, co przez ludzi zostało ograniczone. Cokolwiek nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. To wymyślił myśliciel. To pochodzi od Konfucjusza, od Chińczyka, który stwierdził, ile dobrego,
Tyle dobrego. Złego? Złego. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Wspaniałe słowa. Ale co powiedział Jezus? Ty nie masz być statyczny. Ty masz być dynamiczny. Ty nie czekaj, aż ktoś pierwszy coś ci zrobi i ty wtedy łaskawie odpowiesz, na dobro odpowiesz, dobrem na zło, to się wtedy zastanowimy. Bo wtedy weźmiemy inne wersety, które mówią złym nie dawaj za zło i tak dalej, ale będziemy nad tym dyskutować. Ale czekam. A co Jezus powiedział? Jeżeli chcesz, by ludzie dobrze ci czynili, ty najpierw uczyń im dobro. Jeżeli chcesz mieć błogosławieństwo, sam najpierw je rozdawaj. I to nastawienie w podejściu, w naszych modlitwach, w podejściu też do Boga jest bardzo ważne i istotne. Wtedy, gdy mamy takie nastawienie, wierzcie mi, nie będzie dla nas żadnego problemu, by modlić się o naszych wrogów. Nie tylko przyjaciół. Nie będzie dla nas żadnego problemu, by modlić się za drugiego człowieka modlitwą wstawienniczą. Nie będzie dla nas żadnego problemu. Pamiętajmy o jednym. To jest bardzo ważne. Bóg słyszy nasze modlitwy. One nie trafiają w próżnię. One nie lecą nie wiadomo dokąd. W Psalmie 18, w wersecie 7. Czytamy takie oto słowa. W niedoli mojej wzywałem Pana i wołałem o pomoc do Boga mego. Z przybytku swego usłyszał głos mój, a wołanie moje doszło uszu Jego. Bóg słyszy nasze modlitwy. Dla Boga nasze modlitwy to jest przyjemna woń. To jest coś, co jest Mu miłe i przyjemne. I zwróćcie uwagę, co mówię. Jest miłe i przyjemne. Kto z was? Z ludzi tutaj żyjących odtrąca to, co jest dla was miłe i przyjemne. Jeżeli coś jest dla was miłe i przyjemne, to czy to odtrącacie? Raczej nie. Dla Boga nasze modlitwy są czymś miłym i przyjemnym, są wonnością. Ale kolejna rzecz. Wers, psalm wcześniejszy, 17. Wzywam Cię, bo wysłuchujesz mnie, Boże. Nakłoń ku mnie ucha swego, wysłuchaj słowa mojego. Przeczytam wam jeszcze jeden ostatni werset. Z 34 psalmu. Wołają, a Pan wysłuchuje ich. I ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Przeczytałem wam tylko dwa fragmenty, ale na pewno to nie są jedyne, które mówią o tym, że Bóg odpowiada na nasze prośby, na nasze wołania i nasze modlitwy.
Nie jest mu obce to, gdy się do niego zwracamy. Z naszej perspektywy czasu i naszego postrzegania, niestety ograniczonego, bywa tak, że myślimy, że nasze słowa lecą w próżnię, że Bóg nie odpowiada, że Bóg milczy. Ale jeżeli będziemy mieli tę świadomość, że stajemy przed Najwyższym, że gdy modlimy się wytrwale, z dziękczynieniem, z wiarą, zgodnie z wolą Bożą i z pełnym oddaniem i zaufaniem Bogu, uwielbiając Go, z właściwą postawą serca, wiedząc i mając pewność, że On słyszy nasze modlitwy, mamy pewność, że odpowie wtedy, kiedy będzie to najlepsze i najwłaściwsze dla naszego życia. A sama ta świadomość i fakt jest bardzo pokrzepiająca i bardzo wzmacniająca naszą wiarę. A w tym wszystkim, o tym byśmy wzrastali w wierze, byśmy okrzepli w tej wierze, byśmy nabierali mocy, jest, powiedziałbym, sedno modlitwy. Jezus mówił: módlcie się i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pewne rzeczy was spotkają. Uczmy się zwracać do naszego Boga z właściwym nastawieniem, z pełnią takiego zaufania, żeby to były modlitwy, które są wylaniem naszego serca, będące wyrazem naszego zaufania Najwyższemu, a nie tylko formułką, a nie tylko przyzwyczajeniem, a nie tylko koniecznością, którą powinniśmy czynić jako ludzie mieniący się wierzącymi. Oby te nasze modlitwy były pełne wiary, pełne mocy i obyśmy uczyli się tego, by wzrastać w modlitwie. A gdy będziemy wzrastać w modlitwie, to będzie się ubogacało nasze życie duchowe i będziemy się duchowo wzmacniać. By tak było, tego sobie i nam wszystkim życzę. Amen.